Hej siemeczko, z tej strony Abrahim, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na moim Minecraftowym kanale. Dzisiaj, moi drodzy, pokażę wam, jak żyć w klocku wełny na Bedwars. Dokładnie tak, słuchajcie, wy życie, wy na Bedwars bardzo lubicie, więc zostawcie 1000 łapeczek w górę, bo jeśli będzie, słuchajcie, 1000 łapeczek, to po prostu nagram kolejny film oto z tej serii. Dzisiaj, słuchajcie, są ze mną Agentix i Elvis, oczywiście, wiadomo, najlepsi proplayerzy chyba na Bedwars, jacy w ogóle mogą, moi drodzy, być. Wy to już wiecie, że to są po prostu najlepsi gracze w Polsce. Tej siema. Właśnie, słuchajcie, tak stwierdziłem, że ich dobiorę na potrzebę tego filmu właśnie dlatego, że są mega dobrzy. Jeśli ich lubicie, to oczywiście napiszcie to w komentarzu i napiszcie w komentarzu, moi drodzy, też w czym jako następne mam mieszkać właśnie na Bedwarsach. Pamiętajcie też, że codziennie o 15 jest film. Oczywiście zasubskrybujcie, zadzwoneczkujcie, moi drodzy, kanał. O, tu zepsułem. No i widzicie, moi drodzy, będziemy robili tak gigantyczną kostkę. Pokażemy wam po prostu, jak żyć w klocku wełny na Bedwars. Oglądajcie do samego końca, bo naprawdę mogą dzisiaj się dziać takie śmieszne rzeczy. Przynajmniej na tą, na taką mam nadzieję. Naprawdę może być po prostu tak śmiesznie. Ogólnie plan jest taki, że wybudujemy sobie kostkę, pójdziemy porozwalać teamy, pójdziemy sobie na deksy, może nawet teraz pójdę po deksy. I po prostu na sam koniec, jak już porozwalamy wszystkim, słuchajcie, te łóżka, to po prostu... Lol, jak on się tak szybko buduje? Co się dzieje? Jak on tak szybko buduje? Też tak, ja się też tak nauczę, też się tak nauczę. Jak rozwalimy, słuchajcie, wszystkie łóżka i nasi przeciwnicy będą zmuszeni po prostu tutaj wbić do nas, to po prostu będziemy już na nich czekać z jakimiś mieczykami i tak dalej. Więc po prostu dążymy do tego, żebyśmy my jako jedyni zostali z łóżkiem, ale zanim to, zanim pójdziemy atakować, przydałoby się ogarnąć tutaj właśnie diaksiki i tym podobne, więc ja tutaj sobie zahaczę. Tutaj będzie jeszcze jeden, więc na niego poczekam. Zróbmy, słuchajcie, taki bardziej cwany mostek. No nie, żółci lecą. No re, żółty leci, kurde. Ej, z nimi to może być problem. Tak coś czuję, że słuchajcie, z żółtymi to może być zaraz problem, skoro oni tak atakują. Ale słuchajcie, my sobie nie poradzimy. My sobie nie poradzimy, oczywiście, że sobie poradzimy. Soreczka, ziemeczku, tutaj się wbijam. Teraz idę odłożyć te diaksiki. Albo, wiecie co, może od razu coś kupię. Słuchajcie, co my możemy kupić? No kupię nam tą zbrojkę, no myślę, że protection jest teraz tutaj ważne. Kupimy sobie dodatkowo, słuchajcie, ten mieczyk, tą zbroję i robimy, słuchajcie, naszego tutaj właśnie bedwarsowego kloca. Tu się nie da wbić, to słuchajcie, muszę wobec tego zrobić tutaj takie jedno przejście. Zrobimy sobie tutaj drzwiczki, będzie śmiesznie, ale patrzcie, jak ta kostka już wygląda, naprawdę, to będzie tak OP, to będzie takie dobre. Ja się nie mogę doczekać, słuchajcie, jak to będzie wyglądało na sam koniec. Jeśli wy też, to oczywiście, tak jak mówiłem, zostawcie 1000 łapeczek i będziemy robili takich akcji więcej, bo to naprawdę, naprawdę to będzie takie sztos. Kurde, ej, nie mogę się doczekać, jak to zobaczymy, takie całe, takie gigantyczne. Dobra, ale ty, tu jak, tu nie mogę budować, bo tu coś mi tutaj wyskoczył, jakiś klocek, ale go zaraz nie będzie w ogóle widać, więc tym się w ogóle nie przejmujemy i lecimy, moi drodzy, z tematem dalej. Widzicie, tak to jest dobrać dobrych graczy. Czy to jest niebieski? Nie, ty... LOL, myślałem, że to jest niebieski ziomek i już chciałem krzyczeć, już chciałem się przestraszyć, ale widzicie, no. Tak to jest, kurde, jak dobiorę dobrych graczy do mojego teamu, to nic mi w zasadzie nie grozi. Tylko przydałoby się, szczerze mówiąc, zrobić, moi drodzy, obsydian, aby po prostu nikt tego łóżka tak szybko nam tutaj nie zniszczył. Do tego też oczywiście będziemy dążyć, tylko czekajcie. Na początek zabudujmy sobie w ten sposób, tu zrobimy sobie jeszcze oczywiście wyższą ścianę i trzeba zobaczyć, czy ktoś do nas leci, słuchajcie. Tam żółci się biją z niebieskimi, więc w zasadzie to możemy ich na razie olać, no nie? Tak mi się wydaje, że na razie możemy ich olać, tych przeciwników. Niech oni się tam klepią, to nie jest w zasadzie nasz interes. My teraz robimy kloca z wełny. Czaisz to, ziomeczku? My robimy takiego gigantycznego kloca, że to po prostu jest jakiś hit. O, tak ma być. Patrz, tak ma być. Nawet drabinki mamy. Ej, to będzie takie życie w nim. Zrobimy sobie wody, zrobimy sobie jakiś normalnie kran, zlew, łazienkę całą sobie w nim. Wszystko sobie zrobimy w nim. To naprawdę może być bardzo zabawne, moi drodzy. To może być naprawdę całkiem śmieszne. Dobra, słuchajcie, więcej wełny. Dodatkowo wezmę więcej drewna, obudujemy bardziej to łóżko. Na wypadek, jakby ktoś tutaj faktycznie chciał się do nas wbić, to po prostu będziemy bardziej ubezpieczeni teraz. Zrobimy sobie w ten sposób. Zostało 6. Raz, dwa, trzy. Tak, tak. O, ktoś się z kimś klepie. Tu niebieski wbił. Tu niebieski wbił. Dobra, nie macie, nie macie. Jeden padł. Słuchajcie, tego drugiego też tutaj klepiemy. Ostro, ostro, ostro. Jesteś jechany, ziomeczku. Kurde, że niebieski do nas wbił, to tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. No, nie, zupełnie na to nie patrzyłem, słuchajcie. Teraz zgarnijmy sobie te diamenty. Ile tu jest? 6 diamentów, słuchajcie. 6 diamentów to już jest sporo. Z tego coś już można zrobić, ale patrzcie, jak ten kloc fajnie wygląda. On naprawdę, moim zdaniem, kurde, tutaj
Naprawdę to spoko wygląda. Dobra, co my możemy, słuchajcie, za to kupić? Kupimy sobie wobec tego, wiecie co? Trapa. Kupimy sobie na pewno trapa, kupimy sobie, słuchajcie, forge'a i kupimy sobie, słuchajcie, jeszcze... O! Na nic nas nie stać! Na nic nas nie stać, słuchajcie, jesteśmy biedni. Tu 5 diaksików wleciało, więc o tym warto też pamiętać. Tutaj, słuchajcie, zrobimy sobie w ten sposób i widzę, że znowu tu jakiś niebieski wlatuje. No to kurde, to niedobrze, słuchajcie, to niedobrze. Oczywiście... Oczywiście moi ziomeczkowie tutaj ich klepią, więc o to się nie martwmy, słuchajcie, o to się absolutnie nie martwmy. Ja tutaj pozbieram kolejnego diaksa, tutaj 4, tutaj będzie 5, zaraz zrobimy sobie kolejne protection. Będziemy już mieli, moi drodzy, protection 2. A z protection 2 to już wiadomo, że można robić naprawdę niezłe czary, moi drodzy, niezłe czary, bo to już po prostu będziemy mieli mega odporne zbrojki. Dobra, lećmy to, słuchajcie, kupić, to jest za 10 diaksów, tak, za 10 diaksów, więc jak już mamy to protection, to myślę, że możemy sobie już poradzić. Teraz tak, podkładajmy to do skrzynek i słuchajcie, lecimy dalej robić tego kloca gigantycznego. Widzę, że tu już sufit się robi, więc spokojnie, moi drodzy, spokojnie, jak na wojnę. Czy tutaj jest przejście? No jest przejście, no jest, no kurde, jest fajne przejście. Trzeba, słuchajcie, teraz sobie wbić tutaj tymi drabinkami do góry i robić tego klocka więcej, moi drodzy. No on musi być, mówię, on musi być zrobiony. To musi być największy, moi drodzy, po prostu na bedur. Taka baza, której po prostu nikt wcześniej z was nie widział. Żółci lecą, co tu się dzieje? Ej, dobra, słuchajcie, ja to wyrzucam, ja to wyrzucam, ja to wyrzucam. Idę się klepać z żółtymi. Żółtymi, dobra, jednego zrzuciłem. A co z drugim? Ty, wydaje mi się, że wszystkich zabiłem. To spoko, to słuchajcie, to możemy robić na naszego klocka dalej. Trzeba szybko zrobić dach, dopóki oni tutaj jeszcze nie wbili. Ale ładnie, słuchajcie, tutaj bronię naszej ojczyzny klockowej, nie? Minecraftowej, bardzo dobrze, słuchajcie. Bardzo dobrze, tak ma być, słuchajcie. O, widzę, że tutaj obudowuje nam bardziej łóżko, to też spoko. Elvis i Agentik, słuchajcie, co normalnie takie, takie psiapsiuły minecraftowe, tak ogarniają dobrze temat, że to wiesz, to się ceni, słuchajcie, to się ceni. Jak tam, już 7 minut nagrania, słuchajcie, już 7 minut robimy tą bryłę, to spoko, słuchajcie. No ja na swoich odcinkach z życia wy zazwyczaj długo robię te budowle, tu nie ma co się dziwić. I spoko, moi drodzy, my sobie zrobimy tą kostkę, zaraz ją urządzimy sobie w środku, porobimy pewnie jakieś pięterka i będziemy już lecieć, wszystkich tutaj porozwalać. O nie, tu się żółty znowu wbija. O, jak on zrzuci jakieś TNT, to może być nieprzyjemnie, moi drodzy, to może być nieprzyjemnie. Trzeba na niego uważać w każdym razie, wiecie co? Zrzucę, słuchajcie, tutaj wełnę. O, złap sobie wełnę. I tutaj na tych 20 klockach ja mogę spróbować do tego typa pójść. Dobra, szybko w górę, szybko w górę, szybko w górę. Okej, okay, lecimy w górę. Okej, okay, widzę, że on też próbuje w ten sposób się bawić. No dobra, możemy się bawić i w ten sposób. Dobra, słuchajcie, szybko lecę do niego. Okej, okay, teraz na bok, na bok, na bok. Wow, jak on mnie tutaj ciachnął. O kurde, ej, on zrzucił nas dwóch. No tak, no przewaga wysokości w końcu, nie? To było niezłe, słuchajcie, to już było niezłe. On się wbił już do nas na bazę, on już się tutaj wbił. Znaczy on nie ma tutaj w ogóle żadnych szans. O, no źle zepsułeś. Pyk. Pyk, teraz, słuchajcie, jest naprawione, ale tą bazę ewidentnie trzeba, słuchajcie, bardziej tutaj o nią dbać, trzeba zrobić chyba jakiegoś endstone'a i tak dalej, bo widzicie, oni tutaj za bardzo chcą wbijać, no oni tu tutaj, jak wbiją, to kurde, nie ma przebacz, nie? Patrzcie, my mamy tutaj pustego klocuszka i jak najbardziej wydaje mi się, że czas to jakoś fajnie urządzić, moi drodzy. Te klocki porozwalajmy, bo o kurde, tu jest dziura w ogóle. Nawet o tym nie wiedziałem. To trzeba oczywiście zabudować. Tak nie może być, moi drodzy. Tak nie może być. Tej dziury, słuchajcie, tutaj nie chcemy absolutnie. Naprawiamy. O, i teraz, słuchajcie, mamy fajnego kloca. Aha! Dobra, już wiem, o co chodzi, słuchajcie. Zrobimy sobie tutaj po prostu podłogę. Zrobimy sobie podłogę i wypełnimy go. Całego go wypełnimy, moi drodzy. A czekajcie. P-chat, wypełniamy kloca. O tak, słuchajcie, o tak, wypełniamy tego kloca. Myślę, że to jest pomysł, słuchajcie, to jest plan. Jakbyśmy go wypełnili, to może być naprawdę OP. Dobra, lecimy, słuchajcie, z tematem. Lecimy, 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 lecimy. Tak ma być, jak go wypełnimy i porozwalamy wszystkie łóżka, zamieszkamy w nim na sam koniec, to po prostu może być tak śmieszne, przynajmniej moim zdaniem, że... A, słuchajcie, tak ma być. Zobaczycie, to naprawdę może być bardzo fajny pomysł. Po prostu, jak porozwalamy wszystkie łóżka, wbijemy się tu na sam koniec do środeczka i będziemy czekać na naszych przeciwników. O, tak, słuchajcie, już nie mogę się doczekać. Naprawdę, to będzie takie OP. To będzie tak dobre. Najsik, najsik. O, kurde. Ej, nigdy nie robiłem. Nie można zepsuć klocka? O, shit, słuchajcie, tu nie można zepsuć klocka. Ty, zepsuł się klocek. O nie, a ten z góry?
Dobra, tego z góry się da, ale kurde, ej, tu był bóg na Bedwarsach, co to miało znaczyć, słuchajcie? Nie mam pojęcia, co to miało znaczyć, ale byłoby to na pewno niefajne. Okej, okay, teraz sobie do cześcika odłożymy to, dawaj mi to. Refila na razie nie będę jadł, nie będę. O, dobra, siemano. Co? Ej, TNT, kto podsadził TNT, dlaczego? To dalej nie wybucha. Ej, ten klocek jest niezniszczalny, lol. Ej, naprawdę, ten klocek jest niezniszczalny. Co to w ogóle było, XD? Ha. No nieźle, no nieźle mój team się tutaj bawi. No nieźle, wysadził nam pół ściany. Całkiem fajnie, ziomki, całkiem fajnie. Dobra, słuchajcie, lecimy z nimi tutaj z tematem. Dawajcie, tego klocka wypełniamy dalej. O, dokładnie tak, słuchajcie, dokładnie tak. Patrzcie, patrzcie, jaki ten klocek już będzie tutaj gruby. Tutaj zużyjemy na niego normalnie z 10 tysięcy wełny, ale wydaje mi się, że to może być warte, słuchajcie, swojej ceny. To może być ewidentnie warte swojej ceny, bo naprawdę będzie takim sztosem. No kurde, co to jest? Patrzcie, jak my to wypełnimy, to naprawdę będzie niezniszczalny klocek na Bedwars, a to już jest 11 minut. Wow, ej, to dużo pracy przy tym jest, dużo pracy, ale słuchajcie, lecimy dalej z tematem, lecimy z tematem. Tutaj rzucę stack wełny, jakby ktoś potrzebował. Jeśli nie potrzebuje, no to nie, ale jeśli potrzebuje, to zapraszam, to zapraszam. Dobra, słuchajcie, tutaj teraz ja może się wbiję tutaj, o, w ten sposób zrobię. I patrzcie, i tak naprawdę on się wypełnia, niby jeszcze mega dużo brakuje, a w praktyce wydaje mi się, że nie jest aż tak źle. Patrzcie, cały jest blue team i cały yellow team. No to niedobrze, słuchajcie, to dużo jeszcze mamy tych przeciwników. I wiecie co jest najlepsze? Że oni nawet nie będą wiedzieli, gdzie to łóżko nasze się znajduje. To będzie w tym wszystkim najśmieszniejsze. Ty! Ktoś jakiegoś fireballa tutaj walnął. To niedobrze, słuchajcie, to niedobrze, że ktoś tutaj nam fireballuje. Chyba denerwujemy za bardzo naszych przeciwników. Tak coś mi się wydaje, ale to słuchajcie, nie nasza sprawa, niech oni się denerwują. Ja tu buduję klocka w Minecrafcie. O, i tak, nie obchodzi mnie, co oni myślą. Dokładnie tak, patrzcie co to jest, patrzcie co to jest, lol. Dobra, wbijam się tutaj w środeczek, tutaj uzupełniam, raz, dwa, trzy, cztery. I nie mam wełny, bo oddałem cały stack, no nie, zapomniałem o tym, że oddałem cały stack. Odłóżmy, słuchajcie, to do skrzyneczki. Albo nie, mam lepszy pomysł, słuchajcie, mam lepszy pomysł, kupię za to drewno. I bardziej nam obuduje tutaj drewnem łóżko, dokładnie tak. Co prawda będzie przez to bardziej wiadomo, gdzie to łóżko jest, ale... Ale słuchajcie, to też ma jakiś swój plus, zabudujemy to sobie w ten sposób właśnie. Będzie po prostu ciężej je zepsuć, więc wydaje mi się, że to taktyka jak najbardziej spoko. To też sobie rozwalimy. Dobra, teraz tak i słuchajcie, zostało mi jedno drewno. Tak, jedno drewno, to mi się nie przyda, absolutnie, słuchajcie. Tu jest już ciemno, jest ciemno, tak nie może być, słuchajcie. Tutaj trzeba będzie zrobić jakąś jedną... szczelinę na światło, o! Chociaż tyle, słuchajcie, chociaż tyle, bo tutaj jednak światło niech dochodzi, no. Niech chociaż to, trochę tego słońca tutaj będzie. Teraz, słuchajcie, kupujemy sobie więcej i lecimy z tematem. O! Ty, jak ja mam się tu przedostać? Tu się nie da, słuchajcie, przedostać. Dobra, trzeba będzie to za każdym razem rozwalać. No nieźle, słuchajcie, nieźle. Dobra, robimy pod sufitkę i będzie git, słuchajcie, lecimy dalej z tematem, nie? Patrzcie, tego klocka naprawdę już jest coraz mniej do wypełnienia, nawet mniej niż połowa, tak mi się wydaje. To dobrze, słuchajcie, to znaczy, że nawet szybko nam idzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i naprawdę robi się, moi drodzy, ciemnawo. Robi się ciemnawo, wiecie co? Ja zbiję te drabinki i postawię je trochę w innym miejscu. Dobra, dawaj mi tak. Teraz tak, słuchajcie, rozwalimy tą. Rozwalimy tą. Ty! To się chrzani, to się psuje, to się baguje, co jest? Halo, panie profesorze, dobra. Mamy, słuchajcie, cztery drabinki. Jedna jest, słuchajcie, po tej stronie. Drugą zrobimy co? Chyba po tej stronie, nie? Słuchajcie, tam sobie zrobię wbite. Po drugiej stronie, dawaj mi w ten sposób. Albo nie, właśnie nie, słuchajcie. Chyba lepiej, żeby było tylko jedno wyjście. Tak mi się wydaje, dobra, to zostawimy te drabinki. Na razie, zostawimy te drabinki, będzie git. Ja wobec tego po prostu pójdę po dostawę wełny do naszego tutaj bunkru. Dawaj mi w ten sposób, dawaj mi kolejne dwa refile i dodatkowo tutaj wełniankę i lecimy, słuchajcie, dalej z uzupełnianiem. O, ktoś się wbił. Ktoś się, słuchajcie, wbił, ktoś się tutaj ewidentnie wbił. Trzeba, słuchajcie, go psuć, bo on jest chyba na niewidce. Tutaj jest, słuchajcie, ktoś na niewidce. Tu jest ktoś ewidentnie na niewidce. Tylko nie wiem, słuchajcie, gdzie. Trzeba obserwować, słuchajcie, trzeba obserwować te klocki, które się tak rozwalają. Ej, ale nie wiem, czy ten typek, słuchajcie, nie jest dalej tutaj. Gdzie on może być? Czy tutaj jakieś klocki zostały zepsute? Wydaje mi się, że nie, słuchajcie, wydaje mi się, że nie. O, Elvis go zabił. Tak, słuchajcie, Elvis się do kogoś dobierze tutaj, to on po prostu nie ma szans. Dobra, słuchajcie, lecimy z tematem wobec tego dalej, rozwalamy sobie, znaczy uzupełniamy sobie tutaj naszą ścianę.
i lecimy znowu do góry. Okej, dawaj mi w ten sposób, dawaj mi w ten sposób. Pyk, 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 pyk. Znowu trap triggered? Okej, słuchajcie, tu jest niebieski z tej strony, widziałem go. Widziałem go, tylko że teraz nie wiem, gdzie on jest. Dobra, ja tu chyba jednak zostanę w tej bazie. Na wszelki wypadek, słuchajcie, ja wolę tutaj kawerować z tej strony. Okej, dobra, uzupełniłem kolejną warstwę, tylko że... Gdzie oni są, słuchajcie? Myślę, że potrzebujemy jednak obsydianu. Obsydian by się tutaj chyba przydał jak nic, dlatego że faktycznie jest problem z nimi. Jakby oni wbili, ci przeciwnicy, i zaczęli naparzać tymi kilofami, to oni naprawdę mogą nam szybko tutaj rozwalić tę bazę. Więc wydaje mi się, że obsydian tutaj będzie zaraz naprawdę mocno potrzebny. Ale zanim to, słuchajcie, uzupełnimy sobie faktycznie tego tutaj kloca. Te drabinki sobie, słuchajcie, porozwalamy. I co dalej, słuchajcie, co dalej? No to wszystko jeszcze wypełnimy. No i patrzcie, no powoli nam, słuchajcie, się ten klocek uzupełnia. To już jest 16 minuta, więc naprawdę nieźle, naprawdę nieźle. No i zaraz będziemy, słuchajcie, lecieć na przeciwników. Będziemy ich rozwalać tutaj. Dawajmy kolejną wełnę. Kolejną wełniankę. O nie, tu, słuchajcie, jest dziura. O, ktoś coś zepsuł, słuchajcie. Ktoś coś ewidentnie mi tutaj zepsuł. Tak nie może być. Tak nie może być. Dobra. Tutaj powoli nic nie widać, bo naprawdę się robi ciemno. No wiadomo, że bez światła to jest ciemno, nie? To chyba logiczne. Abra, ty po prostu nie myślisz. Ty po prostu, abra, nie myślisz. Dobra. Zrobimy sobie w ten sposób. Tutaj trzeba postawić kolejną, słuchajcie, drabinkę. Na wypadek, jakby ktoś wbijał, to tutaj masz wejście, mordeczko. Nie ma najmniejszego problemu. I słuchajcie, tutaj widzę, że agentiksy i tak dalej się z nimi klepią, więc to spoko. Znowu nie ma przejścia, nie, 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 ziomeczku, nie, nie, to musi być odsłonięte, my musimy mieć jakieś przejście. Musimy mieć jakieś przejście na górę. To wobec tego też rozwalimy. I słuchajcie, zaklepujemy tutaj nasz sufit dalej, dobra, w ten sposób. Patrzcie, i zaraz nasz, słuchajcie, tutaj wełniany klocek będzie ukończony. Czekajcie, czy to dobrze zrobiłem? O, teraz dobrze, dobra, patrzcie. Patrzcie, jak on jest tutaj kończony, nie? Zaraz wszystko wypełnimy i będziemy po prostu już tutaj lecieć na naszych przeciwników. Pyk! Ej, naprawdę super, sztos to wygląda, ziomki. Sztos to wygląda. Dobra, ej, mamy, słuchajcie, wejście. Mamy naszego klocka skończonego. Tutaj jest jakaś dziura, to nieprzyjemnie. Tutaj, słuchajcie, postawimy drabinkę. No i wobec tego, moi drodzy, mamy skończonego naszego klocka z wełny na Bedwars. Zaraz zaczynamy tutaj w nim żyć. I myślę, że może być naprawdę spoko. Może być naprawdę spoko. Rozwalamy łóżka. I jak wszystko rozwalimy, a zostawimy typów, to wracamy do nas. Dobra, instrukcja, słuchajcie, wytłumaczone. Teraz wydaje mi się, że możemy już na nich lecieć. Ja robię, słuchajcie, tutaj lepsze kill-offy. I wydaje mi się, że to jest ten czas, kiedy właśnie trzeba im pokazać, że my tutaj wygrywamy. Po to zaprosiłem, słuchajcie, najlepszych graczy w Polsce na Bedwars, żebyśmy, słuchajcie, to wygrali. Tutaj ja w ogóle nie widzę opcji przegranej, moi drodzy. Tu w ogóle nie ma żadnej opcji przegranej. Nio, 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 nio. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze w ten sposób. Tutaj wypełnimy ten sufit. I słuchajcie, moi drodzy, wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na to, aby tutaj polecieć. Dobra, zabudujmy sobie, słuchajcie, to w ten sposób. Tutaj widzę, że są niebiescy, tutaj widzę, że też są żółci. Wydaje mi się, że też polecę, słuchajcie, do nich na środeczek i po prostu coś pomogę. Nie wiem tylko na początek, czy atakować niebieskich, czy na początek atakować żółtych. Wydaje mi się, że mimo wszystko niebieskich. Skoro nasz tutaj Elvis już leci, no to słuchajcie, ja też polecę i z nim. Dobra, tutaj trzeba przeskoczyć. No i tracę bez sensu te serduszka, moi drodzy. Oni, słuchajcie, się tam naparzają, to ja w tym czasie będę tutaj patrzył na żółtych, będę tutaj na nich uważał właśnie, żeby oni tutaj jakieś hecy nam nie zrobili. Zrobię, słuchajcie, szybki most do góry i po prostu będę ich tutaj denerwował, będę ich odpychał w czasie, kiedy Elvis i reszta rozwalają niebieskich. Tak ma być, słuchajcie. Mam nadzieję, że niebieski do nas nie leci. Ale patrzcie, jak to wygląda. I najlepsze jest to, że to nie jest pusta baza. Najlepsze jest to, że to jest właśnie pełne w środku. Wy to czajcie. Ziomki, czajcie, to jest właśnie pełne w środku. Ja w to po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, jak bardzo dobre to jest. Kurde, bo to jest pełne w środku. Nie rozwalisz tej bazy po prostu, ziomek. No nie rozwalisz. Dobra, widzę, że ten typek znowu tutaj leci. O, Elvis już widzę, że tutaj się pobawił z nimi. Dobra, słuchajcie, ja tutaj sobie polecę. Polecę, słuchajcie, tutaj wobec tego. Wow, obsydian mają! Oni mają obsydian, ja cię kręcę. Yellow. Czekajcie, muszę to im napisać, muszę im to napisać. Pechad, yellow mają obsa. Dobra, słuchajcie, nawet nie wiedziałem, że mają obsydian. Wobec tego nie będzie tak łatwo, jakbym się tego na początku spodziewał, moi drodzy. O kurde, nie wiedziałem, słuchajcie, tego. Nie wiedziałem. Tak czy inaczej lecimy.
Lecimy z tematem. Mam drewniany miecz, wiem, że to jest tak shitowo trochę. Ale spoko, słuchajcie, ale spoko. Musimy rozwalić im łóżko, potem się wrócimy do nas i po prostu pokażemy życie w klocku na Bedwars. Dokładnie tak, słuchajcie, będzie. Bed destroyed! Niebieski rozwalił nam, słuchajcie, łóżko. To nie ma znaczenia, bo my oczywiście robimy, słuchajcie, życie w... tak, dobra, słuchajcie, rozwalamy go. Gdzie jesteś, typie? Kurde, idziesz na klepę? Idziesz na klepę, cwaniaku? Idziesz na klepę? Ja to, słuchajcie, chyba muszę mu naklepać, nie? Chyba. Dobra, słuchajcie, tu sobie przeskoczę. Okej, jak nie ma potrzeby, to nie ma potrzeby, słuchajcie. Trzeba teraz rozwalić tylko łóżko Golden Teamowi i będzie spoko. Dobra, kupuję dużo wełny i lecimy z nimi z tematem. Dobra, połóżmy sobie tak, zróbmy sobie tak. Trzeba będzie, słuchajcie, nie mam dużo golda, niestety nie mam dużo golda. Ale, moi drodzy, teraz trzeba tak, trzeba uważać, wbić się do żółtych, rozwalić im łóżko i wrócić. Czat, napiszę im to. Rozwalamy łóżko i wracamy do klocka. Dobra, wydaje mi się, że teraz ogarnięte chyba zrozumieją, nie? Chyba tak, słuchajcie, ja kupię Fireballa do tego. Fireball tutaj może zrobić niezłą robotę. Będzie trudno, no będzie. Wiem, że będzie, słuchajcie, trudno. Ale tak ma być, słuchajcie, tak ma być. To nie są jakieś beznadziejne bedwars, słuchajcie. Tu jest ciężko, to jest ciężki poziom. Kurde, tu nie ma to tamto do tego. Mamy, słuchajcie, średnie enchanty, bo mamy tylko protection 2. Więc może by coś lepszego. Dobra, o! Emeraldziksy, a to chyba nie dla mnie. To chyba jednak nie dla mnie. Chyba jednak, żeby Elvis miał tutaj lepszą zbrojkę. I się nie dziwię, szczerze mówiąc, dlatego, że tutaj zbrojka Elvisowi się jak najbardziej przyda. Patrzcie, tutaj final kill kolejny. No niedobrze, słuchajcie, niedobrze. Ale protection by nam się teraz, moi drodzy, przydał. Dobra, to zabuduję. No i co? I chyba lecimy, słuchajcie, z tematem. Co tutaj jeszcze mogę za to kupić? No kupię jednego refila, kupię do tego, słuchajcie, Fireballa. Jeszcze drugiego refila kupię, bo mnie stać. Dobra, no i słuchajcie, teraz tak, co tutaj mamy? Nic tu nie mamy ciekawego. Lecimy z tematem. Pyk. O, tu coś przesadziłem. I słuchajcie, trzeba się do nich wbić. Jest nas trzech, to już są 22 minuty, ale wydaje mi się, że sobie ogarniemy. Wydaje mi się, że jakieś tam szanse mamy. Dobra, zaskoczę sobie, słuchajcie, po tego protectiona. Ten protection teraz może zrobić niezłą robotę, bo jak my mamy to prot 2, to faktycznie to nie robi nam nic za wiele. To niestety nam za bardzo nie pomaga. Ile tu z diamentów, słuchajcie? 8. 8 to też nie jest dużo. Ale sobie zaraz z tym poradzimy, bo pójdziemy sobie na inną tą wysepkę. Muszę tylko uważać, żeby nie spaść, bo ja mam niestety tą tendencję do spadania tak beznadziejnie na Bedwars, w takim beznadziejnym stylu. O, ej, ty. Tutaj musi być zabudowane, to wszystko zabudowane. O, Elvis zepsuł im łóżko, słuchajcie, wobec tego ja się tutaj przebijam. Słuchajcie, przebijam się do nas tutaj, do środeczka, do naszej bazy. I skoro oni rozwalili teraz im, moi drodzy, łóżko i zostaliśmy jako jedyni, to po prostu lecimy z tematem, słuchajcie, to po prostu lecimy z tematem. Teraz wydaje mi się, że powinniśmy się właśnie skampić w naszym łóżku i na nich tutaj czekać. Myślę, że to by była spoko taktyka, myślę, żeby było spoko. Peczat. To co? Do klocka. Będzie git, tylko słuchajcie, tutaj trzeba jeszcze zrobić przejście, trzeba zrobić światełko i będzie git. Niech oni sobie, słuchajcie, tutaj do nas wbijają. Tylko tak jak mówiłem, tu musimy zrobić światło, dlatego że bez światła to po prostu tutaj jest za ciemno. Nikt tu nie będzie chciał do nas przyjść. Dobra, jak słuchajcie, wygląda sytuacja? Jak wygląda sytuacja? Czy ktokolwiek będzie chciał do nas przyjść? Szczerze mówiąc, no właśnie nie mam pojęcia, czy ktoś do nas będzie chciał przyjść. Ale robimy labirynt, słuchajcie. Labirynt to może być spoko pomysł, szczerze mówiąc. Zróbmy labirynt, dlaczego by nie? Tylko ja zjem refila. Na wszelki wypadek, jakby ktoś chciał, słuchajcie, tutaj wbić, to jednak ten refil może mi tutaj sporo pomóc. Mam 8 diamentów, więc ewentualnie protection zaraz sobie lepszy zrobimy. No i tak szczerze mówiąc, słuchajcie, mamy niezły labirynt na tych bedwarsach. No patrzcie, kurde. Ej, to naprawdę spoko wygląda, ziomki. Spoko to wygląda. Dobra, lećmy. Dobra. I teraz, moi drodzy, nie wiem, czy nie polecimy do nich, dlatego że oni tu są jakieś nubki, które nie chcą nic robić, które nawet nie chcą do nas lecieć. Wydaje mi się, że powinniśmy chyba na nich polecieć. Mamy kolejnego protectiona, odłożę to do skrzynki. Tutaj sobie kupię w ten sposób. I właśnie jestem ciekaw, słuchajcie, czy oni sami przyjdą, czy też nie. Wiecie co, rozwalmy tutaj w środeczku. No i słuchajcie, to jest 25 minut odcinka, więc wydaje mi się, że powinniśmy na nich polecieć. Dlaczego by nie? Dobra, polećmy na nich. Dobra, polećmy faktycznie. Myślę, że to będzie ciekawsze niż po prostu siedzenie w tym klocku. Ale sami widzieliście, życie w
klocku na Bedwars, moi drodzy, jak najbardziej się udało. Sami widzieliście, jak to było gigantyczne, słuchajcie. Rozwalmy to 3 fireballami, moi drodzy. What the fuck, patrzcie, to wszystko jest pełne w środku. Co to się w ogóle dzieje? Oni chcą to jeszcze wysadzać, więc no nieźle, słuchajcie. Łóżka będą zepsute za 5 minut, więc to naprawdę już jest tak długo. Ale co tam się dzieje? Dlaczego? To naprawdę, moim zdaniem, wygląda mega, słuchajcie, kozacko. Mega, wręcz profesjonalnie. Jak przystało na taką poważną ekipę bedwarserów. Ty, strzela do mnie, frajer! Co ty strzelasz, człowieku? W ogóle weź, przestań, nie strzelaj do mnie. Nie strzelaj nawet. Kurde, ej, on będzie strzelał teraz. Co to ma w ogóle znaczyć? Co to ma w ogóle znaczyć, że ty do mnie strzelasz, ziomek? Weź ty się opamiętaj. Weź ty się opamiętaj! Nie będzie do mnie nikt strzelać, słuchajcie. Nie będzie do mnie nikt strzelał. Okej, jakiś fireball widzę, że tutaj też ofensywne poleciał. Poczekamy sobie, słuchajcie, jeszcze na... Dobra, pójdziemy na tego blue, faktycznie. Pójdziemy sobie na tego blue. Mam nadzieję, że mnie nie zrzuci teraz z łuku, bo jakby mnie zrzucił, to by była po prostu jakaś masakra. Ale dobra, wbijam się do środka. Patrzcie, oni wysadzili cały blok. Co tu się w ogóle stało? I ziomek zabił nam Agentixa. Ej, to niedobrze. To akurat niedobrze, słuchajcie, że zabił nam tutaj Agentixa. On jest prawdopodobnie tutaj na niewidzce. Kurde, ej, niedobrze, słuchajcie, niedobrze. Ma firebole. A nie, nie jest na niewidzce, ale ma firebole, słuchajcie. Więc to też nie za dobrze. What the fuck, tak blisko, abym zginął? LOL! Ej, to naprawdę, to nie było, to było już bliskie śmierci. Słuchajcie, to było mega bliskie śmierci, ja tam się do niego wbijam. Widzę, że Agentix tam klepie ostro. Dobra, słuchajcie, zabił Blue Team. Nawet nie musiałem mu pomagać, a szkoda, bo akurat chciałem mu pomóc. Słuchajcie, został jeden typek. Fianso, Elviso, w sumie podobne niki, słuchajcie. Lecimy na środek i myślę, że będzie git. Teraz widzę, że Elvis kupił nam dużo kolejnych jakichś tam enchantów. Tutaj mam jeszcze emeraldy. Mógłbym, słuchajcie, za to zrobić sobie lepszą zbrojkę. I tak też chyba uczynimy. Pójdę po lepszą zbrojkę, bo wiem, że ten Fianso to jest bardzo wysoka ranga. To jest ten chyba setny level, czy coś takiego. Więc lepiej tutaj uważać. Lepiej jak najbardziej, moi drodzy, uważać. Dlatego kupię faktycznie tą zbrojeczkę. To wiesz. Czek napiszemu, żeby poczekał chwilę na mnie. Kupię faktycznie tą diaksową. Dobra, szybka diamentowa zbrojka. Pyk. I teraz, słuchajcie, mogę już lecieć. Ja już, słuchajcie, tutaj wbijam się na środeczek. Okej, lećmy wobec tego, lećmy na środek, żeby Elvis nie musiał go dobierać. Chciałbym mu pomóc, bo mam tylko 2 kile. To nie jest za dużo, słuchajcie, to nie jest za dużo. Chciałbym faktycznie mu jakoś może pomóc. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Okej, widzę, że oni się klepią między sobą. Dobra, idę pomóc, ziomeczku, idę pomóc. Okej, jest klepa. Szybko, abra na pomoc, lecę. Gdzie on jest? Dobra, tu jest na dole, słuchajcie, on tu jest na dole. Dobra, pyk. Słuchajcie, 6 HP. 2. I Elvis go dobije? Łapką go zrzucił. Co się stało? Moi drodzy, wygrana. 28 minut film. To było, słuchajcie, niezłe. Życie w bloku wełny na Bedwars się udało. Więc, moi drodzy, ślicznie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. O, zrobię sobie tak na koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie, kończę, łapkę, subskrypcję oraz dzwonek. Pamiętajcie, że codziennie o godzinie 15 na tym kanale jest film. Widzimy się już jutro. My z klanu Abra, jak widzicie, nawet na tabie, słuchajcie, mogę wam pokazać, że patrzcie, na tabie mam Abra. Więc my się, moi drodzy, żegnamy. Dzięki za uwagę. Yo, siemanko i żółw dla was. Hello!